dodatkowo gdzieś nie mogliśmy złapać swojego rytmu. Szukaliśmy pewnych rozwiązań w ataku i w obronie. Próbowaliśmy różnych ustawień. Od początku mówimy od samego spotkania na polu golfowym, że wszystkie martwiłyśmy się, czy uda się zalepić tą dziurę po Iwonie Niedźwiedź, która była naszą liderką, która prowadziła i kierowała całym atakiem i obroną. Faktycznie na początku było dużo problemów, bo to nie jest taka pozycja, którą można tak naprawdę bardzo szybko zastąpić i to musi być naprawdę specyficzna osoba, która ma predyspozycję do gry na środku. No i widać było w tych pierwszych meczach, że z różnym skutkiem nam się to udaje. Od nowego roku zaczęło to już dobrze funkcjonować, zaczęliśmy grać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i te wyniki zaczęły przychodzić. Jesteśmy szczęśliwe, zadowolone, udało nam się dograć takim zespołem, a nie innym, co tylko pokazuje, że nie ma ludzi niezastąpionych i że każdy, kto wychodził na parkiet, czy miał duży staż, czy mały staż, pokazywał, że potrafi, że chce, że dopasuje się do zespołu i wie, jaki jest cel. Także jeden wielki plus. No i taka pozycja wyjścia przed playoffem nie była zbytnio korzystna, tak? Zawsze udawało nam się być gdzieś tam w tej pierwszej trójce, dwójce, co potem jest korzystne, jeżeli chodzi o grę na własnym parkiecie. Tu się nie udało. Na pewno z pucharu, że obroniłyśmy, to na pewno duży dla nas sukces, że trzeci raz z rzędu. Po tych gdzieś tam osłabieniach, czyli ciąża Patrycji i kontuzja Anety Łabudy, no myślę, że nikt nas nie stawiał w roli faworytów w tym pucharze, a tu naprawdę bardzo dobry mecz w półfinale z Lublinem, gdzie do przerwy praktycznie żeśmy sobie zapewnili awans do finału i potem dobry mecz ze Szczecinem i myślę, że to był taki moment, gdzie w tą piłkę graliśmy najlepiej. Zdecydowanie udany sezon dla naszej drużyny, jak i dla mnie. Przede wszystkim też cieszę się z sukcesów, ale oprócz tego z mojego zdrowia. Może teraz tam ucierpiałam w ostatnim pojedynku, ale 2 lata bez kontuzji to też dużo dla mnie znaczy, że pracuję przez cały czas. Myślę, że walczyliśmy o pierwsze miejsce i też mały niedosyt jest. W tym klubie mam już brąz i mam srebro. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie złoto. Tak jak zwykle, tak, zawsze o najwyższe cele, tak, i tutaj się nigdy, myślę, w Istalu to nie zmieni. Ale tak jak mówię, to jest tylko sport, jest 5-6 drużyn w Polsce, które też celują w te najwyższe cele i między tymi drużynami to się wszystko rozegra, a przyszły sezon to pokaże, gdzie skończymy.